Znaczy znowu. Cześć, siemano, moi drodzy, to jest trener Rolnik Tiger, ten standardowo jest Majster Sumshot. Siemka. Ja chyba będę się przyciszyć te słuchawki, bo tak myślę, że zobaczymy, czy parę mi się nie będzie dar. I zaczynamy. No cudne żniwa, bo w dzień ogarnialiśmy. Kurde, żebym przyczepy nie zahaczył, jak będę wyjeżdżał. Bo w dzień ogarnialiśmy, potem pół dnia padało. No i wyszło, że jest godzina 22, my dopiero ruszymy w pola. I te. Nie wiem, czy wy zobaczycie różnicę w dźwięku. Mam nadzieję, że niedużą. Bo Taramanowe. No i musiał mieć ten pyknąć. Bo Taramanowe sławki to mam poprzyciszonego farminga i sławki, bo mi się tak to darło niemiłosiernie. Ty w małe oczywiście wieczesz. To tak powoli. Ja nie mam krótkiej dupy. A co ja mam powiedzieć z headerem? Jeszcze na tandemie. Pół pola już by było zjeżdżone. Nie martw się. Nie twoje. Nie, żeby było. Testy nowego kombajnów. Wam nie powiedziałem. Że z nowości poza odcinkiem tak. Odcinkami tak. Dobra, to jest moje pole. Odrobiłem się. Dlatego właśnie jest nowy kombajn, tam parę maszyn, ale to zobaczycie sobie na spokojnie w dzień. Z mlekiem miałem jechać, ale postanowiliśmy, że najpierw nie, dopiero z mlekiem pojadę. Drzwi sobie zamknę w kombajnie. I te. I teraz właśnie pierwsze testy kombajnu. Fajny nowy John Deerek. Trochę mógłby mocniejsze mieć te światła, żeby winnie było. Zacznijmy może da radę kosić. Ja nie, te małe swoją przyczepę przyprowadzę jak coś. No tak, bo ja się wyswoję. Bo to się wezmę swoje, ty do siebie swoje i mi wysypiesz. I wjeżdżamy pierwszy pokos. Widzowym zobaczy moją nową przyczepę. Dobra, skoczy po walterkę. Stoisz? Pójdź, bardziej piesom nie ważyłem. Dołożysz po sezonie. Trochę muszę skoczyć w farmingamu, no i tego tak bardzo nie odczujecie dźwięku. Zgadzam się jeszcze działo poza odcinkami. Łąki skosiliśmy. No ja to pole kupiłem za terakosze. No. Bo już on skrętuje się. Ja przyczepę zmieniłem. I wszystko na szkole. Specjalnie podjadę do ciebie. Co tam jeszcze? Pola połączyłem. Będzie robiona akta kuku. On aż popierdalasz. Wczesności rok. Pokaż widzom, jak mnie pogięło. No to podjedź. No jeszcze do przodu, ja mam z pierwszoosobowej.
Mała przyczepa, nie? Mhm. Dobra, tu sąsiada się kurwa w burokach zawinę. Weźmie mój dziad, spróbuj mi wjechać w moje. Pierwsze żniwa. I kuźwa. Te pierwsze żniwa. I w nocy. Pierwsze żniwa i pierwsze testy kombajnu. No w sumie jo. Jak tylko pijesz kombajn, to dla ciebie pierwsze żniwa. A ogólnie w serii to chyba pierwsze żniwa w nocy. Pierwsze w nocy. I pierwsze u mnie. W sensie u mnie nowym. Ale chodzi header w rytm. Bo ogólnie to mnie już przecież były. A teraz są pierwsze nowe. Ale... Lecimy jak ptak, choć powtórzę jeszcze raz. Ja jej nie wierzę, gdy mówi, że mnie kocha. Nastolatki na fecie wszystko robią po procha. Dlatego się nie wierzę. A ty już nie posiadasz jej, ja mówię. Kurwa, ty się zastanawiałem teraz, czy ty jeszcze dalej tą łąkę masz tu. Nie. Leje wina do kielicha, ajajajajajaj. Będzie tak szczerze, że się rydy do nowy stół u ciebie sypie. Jak? Średnio. Widzę. Przynajmniej na tych małych. Nie wiem jak tam u ciebie. No mógł lepiej sypać. Konin 6 km, no chyba ich coś boli. 106 km. Kiedy konin to jest 6 km ode mnie? Konin? No. Przecież w koninie konin miałem oliwkę, to jest 200. Tam jesteś kurwa pod Poznaniem. To jest pod tym kurwa świętym, tak jak masz... Jak masz Częstochowę, to po tym drugim. No ja nie jechałem na Poznań. Jak my się... przyjeżdżaliśmy przez Konin. Jak się nazywa to drugie? Co? No Częstochowa i to drugie takie święte. Za Koninem. Jasna Góra. Ja pierdol, no nie sprawdzę na mapie, to się nie dogadamy. No Częstochowa i Jasna Góra to są dwa święte. Które ci chodzi? Tam jesteś kurwa Jasna Góra. Licheń. To oboje powiedzieliśmy. Kurwa, Licheń, a to mi Jasna Góra. Do Lichenia jak jechali rycerze. Konin masz pod Licheniem. To? Pod Licheniem masz konin. Nie, to. Po 200 ode mnie. Przy tam miałem oliwkę, a nie 6 kurwa. Jeszcze Poznań. No chyba go rozjebało. No mówię ci, jak jechaliśmy na Poznań do Turka, to my jechaliśmy przed Konin. 122 km mam do Konina. Ja pierdzielę, dobrze się skapłem. Opie, włączył mi się cypis. On co tak leci, a słucham mi takie, gdzie na odcinku? Już miałem śpiewać. Już den. Już nie ma zarabiania na odcinku. I tak nie ma. No. Mi starczy. Mi starczy. Nie.
No, z tego małego pola może zbiornik będzie. Tylko? No, ja mówię tu o 79. To nie jest to największe? Nie, największe zaraz będę kosił. Ta, 74 zaraz będę wjeżdżał. To jak będzie zbiornik, to niedobrze z tego malutkiego. Czy ta mi teraz kurwa będzie spamiła filmami? Ale ładna. Ale gra w lola. Jeszcze za taką, może kontrowę zobaczy. Kto robi? Za co to gra w lola? Mówię, którą trawę? No gdzie kurwa trawę? Na dworzu. Będzie, chodź, przyjdziemy się. O kurwa, co to takie zielone? Trawa. A to? Liście. A to? Drzewo. A to? Przecina na chuju. Wiatr. Ja pierdolę, nie złopić. Jestem znowu wolna, więc na co czekasz? Pisz, a nie patrzysz na zdjęcia. Ja pierdolę. Czyli chętna. Ale kurwa, nie mogę z tego opisu. Chętna, teraz to nie myślałem, czy by do Pauli mnie napisać. Ciekawości. Ja pierdolę. Dziś to naprawdę czasami jest pojebany. No jak ja się z Oliwką miałem spotkać, a teraz dziewczyny chcą do Krakowa jechać. Pokiego grzyba do Krakowa? Chcę jechać się. To ja się śmiałem, że... Ja pierdolę! Ale co, ja się śmiałem, że dobra, możemy jechać. Tylko ja już hotel wynajmę. Wiesz po co? No. Tych dwóch argumentów nic nie przebije. A, bo spoza muzyki nie wiem. Na mnie w końcu by spełnił swoje marzenie. Oj tak! Ona jest głównym marzeniem. Bo nawet Paula przy niej to chuj. No i co byś to zrobił? To co mi znalazłeś na Discordzie. Ty! Bym miał hentaja na żywo. Będzie z Paulą miałem. Tymczasem Paulo oglądając odcinek. Ja ci kurwa dam o mnie wspominać. Nie jak nasz, bo zaraz się odezwie. Będzie hej, chcesz się spotkać? Spierdalaj. Że ona do mnie napisze. Odpukaj w niemalowane. Kurwa, łeb wymalowałem nawet u ciebie. Biurko. Nie wymalowane, ale chuj. Biurko nie jest malowane, to jest kurwa strejka. I ona tak wygląda naturalnie? No. Dobrze, że odpukałem. Bo to jest kurwa okleina. No to wiesz, dobrze, że odpukałem. Bo chociaż jest niemalowane. Co jest kurwa, Johnny Pasek wpierdolił? Popie, dźwięk był jakby Johnny Pasek wpierdolił w chłodnicę. Jakby go wkręcił. Może się ujebał jakiś. Było takie krrr, jakby pociął go na drobny mak. Znaczy tam się check engine żaden nie zapalił. No teraz to już go zgasiłem, ale odpalił normalnie. Znaczy chłodzenia nie będzie. W sumie serwis i tak go czeka. To nie wiem co on mógł kręcić. Może jaki kamień się gdzieś wpierdolił. No trochę cisłem po tym polu. Powiem tak, z tego małego zbiornik jednak był. Był zbiornik? No zbiornik i trochę. To dobrze, ja właśnie wysypałem pełny zbiornik.
Po niecałych trzech przejazdach wysypałem pełny zbiornik. Bez kitu, chłopie, jakbym ja tam pojechał, kurwa, jakby ona się faktycznie odważyła spotkać, to ja chyba, kurwa, wrócił po tygodniu. By było, Grzesiu, wrócę za tydzień. Pisz mi wolna, a czemu? Dowiesz się, kurwa, jeśli dam radę wrócić. I takim przychodzę... Ile wrócić cały i żywy. To jest raz, a dwa, przychodzę do roboty i tylko mu pokazuję świeżo co robiony alkomat. 6.5. I takie, Grzesiu... Jaki miałeś rekord? Bo ja właśnie pobiłem rekord polski. Nie, polski to chyba 7 czy 8 coś. 8 ponad, prawie 9. No to będzie kurwa 10-0. Takie właśnie pobiłem rekord polski. Po 10 to już ci nawet nie pokazuje. On to gdzie ty byłeś? Nie no, już po 5 nawet nie pokazuje. Mówię, on to gdzie ty byłeś? Ubyłej. I nie pytaj ile wykraliśmy, ale cały tydzień równiutko. Jak ja ostatnio, kurwa, z Maćkiem zachlałem pałę na drugi dzień. Daniel przynosi mi alkomat, mówi dawaj z ciekawości dmuchnik. No zobaczymy, kto dzisiaj większy wynik będzie miał. Ja 0-0, Daniel złoty 10. Ja to ci, kurwa, mówię. Szkoda, że Olka ojciec nie miał alkomatu na chacie. Jakbyśmy po twojej 18 dmuchnęli, to chłopie, ładny byłby wynik. Z dwójka leciutko. Najlepsze jest to, że na koniec imprezy każdy trzeźby jeszcze. 2-2-5 by było. No przecież jeszcze kurwa następnego dnia jak wstałem, to nie, następnego dnia to już nie mogę wkraść, bo już było, że nie, dość. Nawet nie mogę patrzeć na alkohol, ale na koniec imprezy to ja jeszcze krałem. Ja to się chyba na koniec jeszcze piłem, doprawiłem na dobranoc, bo mi było mało. No. A z 2-5 byśmy dmuchnęli, bo ja nie, wstałem, ja nie ogarniałem co się dzieje wokół mnie. Pamiętasz urodziny Amelki? Ostatnie piwo, nie pijcie, macie trzeźwi. Ostatnie. No, niech ma będzie. Za chwilę. Kurwa, ostatnie miał być. To jest ostatnie. Za chwilę znowu. No to już naprawdę ostatnie, bo już więcej nie mamy. Nie no, że wtedy przywieźliśmy. A do auta wsiadają. Dzień dobry. Kurwa, mieliśmy dać trzeźwy gamy w nocy, dzień dobry. I już było spalone na starcie. Albo myszy Bimber pędziły. Mrówki! No, nie, myszy ja mówię te. Bo latarnia mrówki była daleko, że nie mogła sakuja świecić. A między ścianą a sufitem się świeciło, te, dachem się świeciło światło. I ja mówię, że kurwa, Amelka u ciebie chyba myszy Bimber pędzą. Bo się światło świeci i to nie jest latarnia, bo specjalnie poszedłem się odlać i zobaczyć, czy to latarnia. Latarnia była w pizdu daleko, że to nawet by tak nie doszło. A to dosłownie jakby latarnia była w środku. Tak mocno świeciło. I to taka mała szczelinka. Kiedy ja mogę siać pszenicę? Wrzesień, październik. Kukurydza. Czyli w październiku bym się musiał wpierdolić od razu z pszenicą. Właśnie, bo ja teraz koszowiec, czy ja będę w końcu zasiać coś normalnego, będę mógł w końcu pszenicę. Bo tak to soja, owiec, bo nie ma, bo nie, owiec, potem soja i potem musiałem znowu owiec, bo było już za późno, żeby siać pszenicę czy cokolwiek z takim. No teraz byś musiał pomyśleć. Owiec. Bo dzisiaj byś mógł posiać rzepak. No i po rzepaku idealnie w przyszłym roku byś mógł na jesieni posiać pszenicę. Ja teraz bym machnął albo pszenicę, albo faktycznie właśnie coś takiego rzepak, coś w tym stylu, żeby nawiozło. No to mówię, że teraz dzisiaj jeszcze możesz, dziś i jutro pierdolnąć rzepak. Nie. W przyszłym roku akurat jakby rzepaki wychodziły do koszenia. Tak? To byś na spokojnie ogarnął sobie pola i na drugi dzień możesz się wtedy przyjąć. Albo jęczy. No rzepak by był koszony tak jak teraz koszę owiec. I potem by było pszenica, że dzisiaj ogarnę pola, jutro zasieję.
to bym kosił tak jak teraz owiec i potem sobie na spokojnie zasiał pszenicę, że po rzepaku od razu bym ogarnął pola i zasiał pszenicę. Tu teraz ładnie sypnie. Oni? Co? Po egzaminach zawodowych jedziemy do Syntago na tydzień. Z dziewczynami znowu. No możemy. Nie no, na tydzień to nie. Znowu a, na tydzień, kurwa, do Syntago. Na dwa dni. Jak już, bo my jeden dzień byśmy, nam było mało. I obowiązkowo pełna! No mówię, że na trzy dni wtedy. Obowiązkowo to będzie Pepsi. Człowieku, kurwa, Emila to blada wysiadła. Ty Pepsi. Bo my słyszamy, ja jeszcze raz! Gdzie ja tam, człowieku, blady byłem w trakcie. A Emila wysiada, kurwa, oczy trzeszone, na co ja się zgodziłam. A ja, ty proponowałaś? Bo to masz nagle taki, kurwa, uskok prawie pionowy. I potem wpadasz do tunelu. To się śmieję z Kosmo, bo on jechaliśmy tyłem do tunelu, a obejrzeliśmy w tą samą stronę. I Kosmo, nie tyłem, a ja tyłem. Ja za chwilę takie, kurwa, ja też pojadę tyłem. Nie tyłem. I szybko macham rękoma, żeby obrócić. Szczerze, najlepiej to by było, gdybym zagadał z Olkiem, z Amelko. Ty zagadał z dziewczynami. Tak, a Olo i Amelka do sauny pójdą, no. A ja z dziewczynami to pewnie bym siedział cały dzień w saunie. Ale nie zagadać, czy by nie chcieli jechać. Bo my tylko pół dnia przesiedliśmy w saunach. Jak się za... Na U nie idę, nie ma chuja! Byłem dwa razy, nie idę kolejny raz. Bo raz to mnie podbiło, że tylko po moim płyciu to aż mnie barkę zabolał. Bo się gwałtownie napiąłem, żeby się przeciągnąć do pontonu z powrotem, bo akurat lecieliśmy w dół. I mnie podbiło, że prawie spadłem z pontonu. To następny raz było Kosmo, nogi na mnie kładniesz i mnie kurwa trzymasz, bo on ważył trochę. To on swoje nogi na moje nogi, ja trzymaj mnie kurwa, bo ja nie chcę spać znowu. Jak my kurwa doleciliśmy prawie do górnej granicy, tej, jak masz na końcu takie, że wiesz, lecisz w dół i w górę, i jak my doleciliśmy prawie do górnej granicy, to akurat Olka Ola otworzyła akurat oczy, to kupiła, że jej się białka pokazały, a ja to kurwa patrzę, przecież my zaraz kurwa z tego spadniemy. Te, wylecimy do góry. Słuchaj, wpierdolić się tak, w piątek wyjechać, w sobotę iść, w niedzielę iść, w poniedziałek wyjechać. Żebyśmy wzięli pewnie znowu z noclegiem w łabie. Znowu bym przekrał, te, wypił pół litra na łebka z Alfą. W setkach? Co? W setkach? No w setkach. Opie 200 lepiej kupić. Dziewczyna mówił, że tak ode mnie alkoholem jebało jak siadłem. Bo my idziemy, ja kurwa patrzę, no nie, to nie nasze auto, nasze było innej marki. Ja się okazało, że to było to nasze auto. Bo no ty ktoś woła. Ja patrzę, a faktycznie jednak to nasze auto. I my centralnie kurwa przy drzwiach auto, że oni to widzieli. Jeb, Petunia, piona i siadam. Ja tylko wsiadłem, a dziewczyny, alu ciebie jebie alkoholem. Ja dziwicie się jak pół litra na łebka poszło. Musiałbym rzucić taki pomysł Amelce i Olkowi. Oni akurat by po maturach, ja już będę po egzaminach zawodowych. Przez to, że my kurwa sobie no, elegancko, odważnie wchodzimy do tauny jakby nigdy nic. A z Amelką to pewnie nawet się nie zbliżyli, bo tam tylko jedyne co masz na sobie to ręcznik. I włosy. Ale tak czułem kurwa, żeby się ogolić. Tak czułem! Miałem przeczucie. Słuchaj, dobra fińska fauna, to wchodzisz nago i się napierdasz udygami oliwki. Opie, my byliśmy na sesji i pójdę znowu. 10 minut, jakieś różne aromaty, kurwa, jakieś coś. No fajnie. Tylko jak, bo tam, wiesz, skończyło się, ja dobra, wytrzymałem. I on, czy koniec, czy jeszcze bonus. I wszyscy, że zimno, no to ja za Milą też. Bo dziewczyny już wytrzymamy, zimno. Chłopie, jak on wziął liść palmowy, jak zajebał raz tym, to schylony tak jak wszyscy. I bo najpierw ręce do gry, po całym ciele się rozeszł, schylony. Kurwa, ani nosem, ani ustami nie szło wziąć oddechu, bo normalnie ci wypalało, było takie jakbyś kurwa centralnie nad ogniskiem wdychał. Dosłownie ci wypalało od środka. Posiedziałem tak 2-3 minuty, jak on machnął tak parę razy. Ja dobra pierdolę, wychodzę, Emila, trzeba jeszcze chwilę, ja dobra pierdolę, wychodzę, bo ja kurwa oddechu już nie mogę złapać.
Ale tak zajebiście, jak wszedł po zimną wodę, jak chyba spóźnię ze 3 minuty stałem pod prysznicem, takim, wiesz, było takie drzewko. Bo tak, kurwa, tam było zajebiście, po tym takim wrzątku wręcz, wejść pod lodowatą wodę. Po prostu normalnie ja nie chciałem wychodzić z tej wody. A jaki się czułem wtedy oczyszczony, człowieku, cała negatywna energia ze mnie wyszła. Na 5 minut, a się spotkaliśmy z resztą grupy i powiedzieli, że chcą już jechać. I my planowaliśmy jeszcze godzinę. Albo kurwa teraz kombajn coś wpierdolił, albo w muzyce, albo ty gdzieś się zesrał z gruzem. Dobra, to w muzyce. Ani ja cię nie zesrałem, kurwa. To także... w muzyce. Bo cofnąłem. W muzyce też raczej nie, podejrzewam muzyce, coś kombajn wpierdolił. Cofnąłem muzykę, to było w muzyce. Albo idealnie kombajn kamień wpierdolił. Albo pasek znowu. Jak to się nazywa? Nie dość gorąco, to się najlepsze, bo gość co tam siedzi. My siadamy kurwa na moim ręcznikach, a gość się, że ręczniki muszą iść pod nogi. I takie, kto daje ręcznik pod nogi? To ja miałem mówić, że ja dam ręcznik. Byś wyciągnął knagę. Właśnie to chodzi, to ja nam dam ręcznik pod nogi, bo ja miałem długi. Ręcznik oczywiście! Chociaż tamtym też, nie zaprzeczę. Chłopie, po saunie to byś miał knagę 2 metry. Chuja! Czekaj, żeby nie było... Ja na 3 metry. OBS, wycisz. Wiesz, po saunie to się najlepiej wpierdoli do zimnej wody. Takie drzewko było, że z niego leciała woda. I taka, no niby zimna, taka nie lodowata, tylko zimna, ale kurwa tak zajebiście. Znaczy my siedzieliśmy w saunie 40 stopni, potem 60, 90 i do minus 12 weszliśmy. Chłopie, normalnie czułeś, jakby tam było ciepło, w tym minus 12. Co na śniegu, jak mi kurwa piszczel poszedł ze mnie, ja to w kości poczułem to zimno. To takie, o kurwa moja piszczel. A dziewczyny patrzą na mnie. A ja ledwo schodzę, bo ja na śniegu stanąłem takim specjalnym, że wiesz, miałeś tam typowo leżał śnieg. Bardziej lód, ja ledwo zszedłem z tego, bo mnie tak zajebał w piszczelczuk, jakbyś nie wiem, z korka mi wjechał. Z buta korka, tak zajebety w piszczel. To mi tak od dołu poszedł taki ból w kość. Z drugiego pola będziesz miał półzarek zbiornika. Ja ile żeście tam ja w ogóle płacili? Ja już wysypałem dwa zarandzie trzeci. Kęcu. Czekaj. Całodniowy czy jak? Całodniowy. Na wszystkie wejścia. To 400. No nie. 200 na cały dzień, na wszystkie wejścia. No ja mówię na 2 dni. A. Nie pamiętam teraz, to coś było za tego, za Warszawę. Hotel mi, po ile się zrzucaliście? No to coś. Po skaucie. No tego mówię, ile się tam więcej zrzucaliście. No nie wiem, skaucją by wyszło... Skaucją by wyszło chyba z 300, wy? No napisz najwyżej do Emilki z propozycją taką. Ile was wtedy osób było? 7? Nie, czekaj. No 7. No to napisz do Emilki z propozycją 10 osób. Ile by to wychodziło na łeb? No to trzeba by obliczyć. No wiadomo, ja z Olkiem bym zapewne przyjechał Passatem, nie? No tak by było lepiej, bo byśmy pojechali renówką z Passatem. To by nie trzeba buca, więc by nam odszedł, bo by wyszło tylko paliwo do auta. No. Bo teraz to najdroższy by wyszedł bus.
Dlatego mówiliśmy, ale że pamiętaj, że my jesteśmy z bazy, a wy jesteście z Łodzi. I? No, no to są dwa inne kierunki, nie ma nic po drodze. A ty gdzie jedziesz? My do Warszawy na przykład mamy 2 godziny, wy z Łodzi macie ponad 2 godziny. Nie, też chyba nie te dwie. Gdzie jedziesz? A na to, a tam to już pokosiłeś? Tak. To wezmę te dwa długie przy gospodarce, to weźmiesz te dwa małe. Ewentualnie jeszcze weźmiesz to długie przy gospo. A ja wezmę to największe. Które długie? No, ja wezmę to co koszę. To co ty teraz wjechałeś wezmę. Chyba, że tobie nie starczy w małych, to jeszcze weźmiesz to co kosisz. A ja wezmę tylko to co teraz koszę. Zobaczymy ile belek on ci wyjdzie. No tak się znaczy, bo ja każde pole wezmę osobno, żeby wiedzieć ile wyszło. Na danym polu. A czy weźmie się wszystkie całościowo i się po prostu policzy na pół? Chyba trzeci albo czwarty zbiornik już. No nie wiem nam czy trzeci czy już czwarty. Ale zaraz będzie... będą pełne wszczepy. Ja na swoje już mam połowę. Prawie połowę. No to teraz. Do mnie to wejdzie takich 8 zbiorników pełno. No to teraz ładnie sypnął owiec. Aby tak rzepak sypnął. Tak ja to czego miał soję. Jak ja teraz ładnie zarobiłem na soję, tak bym miał teraz tutaj na tym polu soję. I znowu by było no, za, ponad. Ty nie na soi zarobiłeś ładnie, tylko zarobiłeś. Na soi zarobiłem jeszcze z kredytu, bo ja dostałem chyba tam 200 czy 300 za soję. Nie pamiętam dokładnie już. Więc jakby. To chyba by wyzwusł, więc jakby co ja znowu była dużo ponad najwyższą. Jo, tak, koło 200 dostałeś ze sobie 155 za samą soję. A i dużo nie było, więc jakby teraz, jakbym miał tu soję, znowu by była 2000 ponad najwyższą. To chłopie. W sumie jo, soja ostatnio posiedynkowa była. No przecież teraz to ja bym musiał jechać się do tirem. Jak to będą dwie moje pełne. No mam nadzieję, że będą pełne. Bo ja załóżmy, że będzie tam z pół. To chłopie. Ja już mam półtorej. A jeszcze mam półtorej przejazdu. To możliwe, że je dopełnię. Chyba, że teraz zapełnię ją. Zobaczymy zaraz, bo już jest 80%. Jeszcze mam w kombajnie. Ja swoim mam 47. Ja chyba dopełnię idealnie. Albo prawie, że. No prawie, że. 98%. Więc muszę uciekać wysypać. To już są dwie moje pełne. Będzie jeszcze trochę. Twojej będzie pół. No to ponad... to resztkę najwyżej do mnie syp na tą moją przyczepę. No więc twojej będzie ponad pół. To przecież kłopie. Tego będzie ładnie. Ja do niej na razie zsypałem 3,5 zbiornika. You got to pump it up. You got to pump it up. No właśnie, miałem zobaczyć szkarnię. Chcę kupić. Mało masz? A się czkarnik, kujfa, ja zrozumiałem szkarnik. Ja pierdolę. Dlatego nie trzymałem. Raz remasza. Bierz forcznita, nie maruć. Jo! Tego wezmę, Orkana. Forcznita weź, to będziemy biegli staczką za nim i zbierali śrubki. Lepiej, Orkana wezmę. Silnik to będziemy mieli szybciej rozebrany w częściach niż jakbyś go samemu rozbierał. Wystarczy, że odpalisz, już będziesz miał silnik w częściach. A jakby się kamień wpierdolił jeszcze w noże, chłopie. Byś miał cały kombajn. Kurwa, sieczkarnia by się rozebrała sama. Mówię, cały kombajn byś zaczął rozebrany na części jak wygląda. Chłopie, wszystko by tam rozjebało. Paski, nie paski, kurwa. Paski byś zaczął jak wyglądają rozebrane na części pierwsze.
chłopie, byśmy wtedy go kurwa zbierali po całej mapie. No tylko mówię, byśmy się za nim staczką i zbierali. Ja już mam... Jak się wysypię do końca? Było, rolnik, chodź tu kurwa, przyczepo najlepiej już. Ja już mam 29 tysięcy owsa. Tak jeszcze ty się wysypiesz, to ja pierdzielę. To jest strach myśleć. Oes! Starość, kup, starość. A, jeszcze wracam do Krakowa. No i przez to kurwa, że w chuj schudła. I w chuj argumenty... Na ten tego. Wiesz chyba co? No mówi, na ten tego. Ze trzy razy większe. No z dwa to na pewno. Podchodzi już po trzy. No to w jak krótkim czasie. Ile? Parę miesięcy? Ja nie wiem, ona chyba drożdżami... Ona chyba drożdżami smaruje. Kupię, nawet milfa nie znajdziesz z takimi. Albo ciężko będzie znaleźć. Młodszych widzów... prosimy o wybaczenie. Że psychikę straciliście, ale... Czy nas, no, jak chcecie nas oglądać, to już możecie się dopisać do psychiatryka. Bo to jest jeszcze pikuś. Na odcinkach jeszcze się staramy hamować. No, ale tak usiedźcie sobie z nami tak. 15 minut pogadać to. Zakład zamknięty. Ośmiałem mówić, to już kaptan i kurwa izolatka. No, zakład zamknięty i izolatka od razu. Tak po 15 minutach. Ani trochę, ani małego dostępu światła. My też jesteśmy na wyższym poziomie, że chociaż nam te pozwolili w kaftanach nagrywać. Niewygodnie, ale da się. Że ja mówiłem w robocie, że jak my zrobimy sobie spotkanie integracyjne, to my kurwa wszyscy przyjdziemy w białych kaftanach. To Kasia się też śmiała i że pracował coś takiego, nawet Patryk, że no, byłoby dobre coś takiego. I ocenił notatkę za GM, to mówiła, że dobre. Bo na takie te. Że czy my jesteśmy poważni, bo my z... Nie, nie normalni. My z Matim się śmialiśmy, bo ona nie wiedziała, o co chodzi. Że Zuzanka, ja cię koniec farby. Ja takie... Bo ona, że ona też... Ona chociaż jest tu zdrowa psychicznie. A ja nie, bo z nami pracujesz. I ona, no faktycznie, to ci się udało i zaczęła się śmiać. A ja, tu nikt normalny nie pracuje. No taka prawda. No. No to kurwa jest. Co to za jakieś ziemniaki? Czy co to jest? Bawełna? Tak, kawałek bawełny. Paseczek bawełny. Słuchaj, rolnik, dam ci zadanie matematyczne budowlańcu. Nie? 200 4 podzielić przez 2 to ile to jest? No 2. No, to teraz tobie dałem 200. Dwie zostawiłem w busie. Po śniadaniu wypiję jedno, powiedz mi, gdzie jest druga setka. Rolnik liczy, myśli. Szukam podpuchy. Po co było to, że 4 pójdzie na 2, bo wtedy wychodzi 2? A, no chyba, tobie tak, dałem 200 i sobie dwie zostawiłem. O, tu jedno nie, się po śniadaniu wypiłem. I powiedz mi teraz, gdzie jest druga setka? Albo w busie, albo przed śniadaniem wypiłeś. No nie właśnie. A co, Kamil nie może znaleźć? Co? Nie, bo odpowiedź jest taka. No gdzie? W głowie. Tak, w głowie. Chyba u ciebie, w brzuchu. W brzuchu już dawno nie ma, już dawno w bani szumi. Ja pierdzielę, chłopie, półtorej paska i ja mam prawie 50%.
Jak do końca dojadę, to ja chyba będę miał 50%. To jest zadanie matematyczne budowlańca. Już widzę przez szybkę. Ale gdzie będzie akcja kukurydza? Do ciebie kiszonka, do mnie kukurydza. Johnny się tutaj nakosi. To on do tego czasu zdążył na header zarobić. Zdążysz. No ja mleko sprzedam, już będę miał header do kukurydzy. No myślę, jeszcze w tym sezonie chyba się czekał nie wynajmie. Kanikuły. To co, na kiszonkę chcesz pole dać? No do ciebie na kiszonkę. To mi, że chcesz mi dać się pole, te, pole na kiszonkę? No te duże, jak było gadane. Jak się ubrudził. No to trochę tego wyjdzie. Ja aż przyczepę. Na brzegu pola stoi. Dobra, myślałem, że on przed obąb nie ma. Że ma tylko tył kogut. W którym żeby, a widzę. A z headerem mi się wysypuje. Header na wózku. Ty masz jeszcze ile? Dobra, z tym przemyślałem, że z pół pola. No gdzie? 50 tysięcy. 50 tysięcy, no teraz 50 on będę miał tego owsa. Już na tej przyczepie jest 30. No, dlatego mówię, ponad 50. Bliżej 60. Jak ja się wysypowałem, to już na tej przyczepie było 30. No to jak ty się wysypałeś, ja się dosypię, no to... No, z 4 dychy może będzie. Mówię, że bliżej 60 będzie. Bo oby rzepak dobrze sypnął. A potem co, jak sypnie, uła. Tylko pamiętaj, że ty na 89 tam było. Sorry, 88 i 79 miałeś wapnu, nie? Też miałeś rzucić. Ja się później skapnąłem, jak już zasiałeś. No, miałeś wiedzieć, jak do się rzucać. Kombajnie sobie na razie tutaj. Bo jeszcze nie mam miejsca na gospodarce. Jego postawić. Musi przebudować w końcu. No i że nie mam typu owiatek. Miejsca to mam, bo stoi. Nie zajmuję miejsca. A, jeszcze kupiłem tak presę. Gdzie on jest? Ładowarkę. To jeszcze zostanie odpięta, belki ciągła. Tutaj takie do kieszonki, do temeru. Kieszonkę teraz robię w belkach. Na poprzednim odcinku prawdopodobnie widzieliście, jakim sprzętem robimy teraz kieszonkę. Dwa właśnie, odcinki temu. Właśnie, ja go miałem kupić. I kupiłem tira do mleka. No bardziej ciężarówkę. Ja teraz tu mordeczko, kochana, dwa odcinki temu, bo poprzedni odcinek to było Borni. Zatem, że na ostatnim. W którym z ostatnich? A po czym mam zacząć, które krowy ile mają? Teraz 33 miesiące.
Nawet te 49 miesięcy to nie są aż tak drogie. Równa pełna przyczepa. Dobra, na szczęście zostały mi dwie krowy młodsze. Znaczy, no więcej, ale że tak jakby dwie grupy. Dwa, pięć. Trzy byki, dwa, pięć. Nie, więcej. Jak już patrzę, to 7 krów. No teraz jedzą dziennie 20 TMR-u tysięcy, no to od razu lepiej. Młode mam tylko. Tak sprzedam te, co mają 11. No i teraz 17 tysięcy jedzą. Jedziemy jeszcze na szybko z mlekiem. Teraz już mają zamknięte. No, nie mają czym na całą dobę. To co oni kurwa, na, trzy, na ile zmiany lecą? Na dwie zmiany. Tak. Chyba po 10 godzin. Po 12. No i. Na 3 prędzej mi się zgodził. Ja takie jeszcze, żeby to się buiło. Sąbeczką. Tyłu dodatkową. Ile masz? Czego? Owsa? No. 17 dziennie tysięcy, od razu lepiej to wygląda. Tyle nie żrą. Mówiłem, sprzedaj stare krowy. Prawie 70. Brakło 200. Pierdoli, że prawie 70 ton. No 200 litrów brakło, bym miał 70 ton. Jebany. Dobra, ja zostawić header, kombajn na razie u ciebie zostawię. Jak się nie obrazisz, i Waltrę. To podstawowo... Podstaw obok mojego jakoś się zmieszczę. W razie jakbym czymś wjeżdżał. Na razie jadę header, odpiąć później zabiorę go Maseję. Header czy kombajn? Header. Bo kombaj będzie mi potrzebny. Przecież do kukurydzy. No dlatego nadal będziesz miał bliżej. Gdzie jest to mleczarnia? Tu chyba. No. Tyle razy na nią jeździł i dalej nie pamiętasz? No po ciemku. Szczerze, ja dopiero któryś raz stał ulicą, tak to jeździłem polną. Maxa ma silnik. Noż ty kur... Chuj by cię strzelił. Zostawił. Ja się nie wyrobiłeś. Zostawił beczkę na środku. Czyją beczkę? Moją? No. Tu chyba ty zostawisz, bo ty ostatnio zostawisz. Właśnie miałem mówić, a ciekawe kto ją zostawił. Na środku wjazdu. Teraz jak leci kasa. Ja zawsze prosto na gospę ściągam. Teraz jak leci kasa. 53 tysiące za tira. Ciężarówkę. Ile przyjdzie za przyczepę? Nie, to musiał jeszcze owiec sprzedać. Ale to wolno idzie. Przyczepy. Jak przyczepa pompy nie ma? Będę musiał tak, wody dać, dolać do szklarni. No dużo mi nie brak. Zależy jak na to patrzeć, czy dużo czy nie. Tak w miarę. Ja mam 228, ty masz na razie 290. No. Im brakło 60 tysięcy za baleczkę. Im brakło 300 tysięcy, więc jeszcze raz bym musiał pojechać z mlekiem. Z takim zestawem pełnym. Albo sałatą. Albo po prostu z owcem.
Tutaj bym cię przebił. Jeszcze ja wystarczył, żebym pomidora wywiózł, już cię przegonię. Tu niech sobie stoi. Później zjadę. To co? Zjeżdżam na gospę i kończym. Musimy umieć, zaraz idziemy spać. I rano z kultywacją. Ogień. Jaką kultywację? Ja najpierw sałatą wpadnę. Ty już kurwa kultywować chcesz? Może je posiadać. Kurwa nie jest... Czy nie jest prasowana, to już kultywować chcę. Tak, jak spresujemy. No to trzeba się sprzęt z presowaniem, żeby z owsem móc zdążyć. Pszenicą. No jak? Najpierw gdzie owiec? Jeden rzepak. Tylko najpierw pojadę sałatę sprzedam, bo już jej mam za dużo. No to rzepak, a akurat, no jutro jest ostatni dzień. No, dlatego... Usiania. Dlatego w dzień spresujemy. Potem szybka kultywacja, siewy. Tylko najpierw pójdzie sałata w ruch. Ja wpadnę z prasą, to wezmę swoją Waltrę albo od ciebie Johnego. I polecić ze sałatą. No to przez Johny będą się lecieć. Sałatą? No, czy nie, patrzą na... Johnym albo ewentualnie Tira wynajmniej. Ewentualnie małym Johnny. A, bo mały targnie dwie przyczepy. Targnie. A, jak duży po polu miał ciężko. No to po polu! Tu masz asfalt. Dobra, Andrzej. Aby byś nawet krowy idę spać. Będzie mi w kimę. No. A na razie, cześć, siemano, widzę, do następnego. Siemano.